A może w schronisku? Twyla, tam jest brudno. Nie będę sprzątać po koniach, które się zesrały. No to nie wiem. Powiedziałam wszystko to, co mi wpadło do głowy. Hej, laski, co robicie? Szukamy pracy. Dla Howlin. Czy ona nie jest jeszcze za młoda na pracę? Co się w ogóle stało? Po co jej praca? A jak myślisz? Claude mi zniszczył telefon. A raczej zeżarł. Ojejku, to niedobrze. Ja mam dla was idealną pracę. Jak on to zniszczył, to niech on teraz odkupuje. A mamuniu. Jasne, bo Claude mi odkupi telefon, chyba w snach. W ogóle, Gigi, to co ty przed tym mówiłeś, bo nie słuchałam. Że mam idealną pracę dla Howlin, która jej się na pewno spodoba. O, to super! Howlin? A myślałam, że już jej nie znajdziemy. No dobra, jaką? Opiekunka dla zwierząt! Przecież to każdy potrafi! Zwierzęta ci będą przychodzić do domu, a ty będziesz się nimi zajmować. 2 godziny? I w ogóle? I wtedy zarobić dużo pieniędzy! Brzmi nieźle! To ja rozłożę billboard na naszym ogródzie. Klienci się zlecą jak po świeże bułeczki. O nie, kolejny zwierzok. O, mamy pierwszego klienta. W końcu. Miau! Jezu! Jaki słodki kiciuś! Nienawidzę zwierzaków! No rzeczywiście uroczy! Hurra! On gada! O matko, wiedziałam, że to się źle skończy, ale nie chciałam wam nic mówić, a tak naprawdę serio to nic nie wiedziałam. Kuku, kuku, kuku! Justin, sprzątaj to teraz! Nie! Skoro gada, to może odpowie na każde twoje pytanie. To bardzo mądre! Chcesz karmy, Filemonku? Nie! A mleczka? Hurra! Dobra, ten kot jest zwariowany, ale skoro tak, to na pewno się z nim dogadam. Prawda, Filemon? Nie. Czy to jest to, co mi się zdaje? Czy tylko mi się wydaje, że to kupa? Ura! Justin, mówiłam, żebyś to posprzątał. Dobra, to co chcesz zjeść? Nic! O, matulu. Głupi kacur. Jak się Nathan dowie, że mamy gadającego kota, to dopiero będzie. No nie skacz tak! Spadaj! Co ty tak głośno tu miapę drzesz? Daj tatusiowi Loganowi, au! Trochę odporządź, au! Co ty się tak drzesz tam? I czemu zrobiłeś taki straszny bałagan? I co ty się tam drzesz tam? No wiesz, to długa historia. Zamknij się! Skąd ty masz tego kota? Nie! O matulu! I co, Sonika, robi na podłodze? Au! Chciałam zrobić trochę kasy na nowy telefon, bo stary mi zniszczyłeś, więc wziąłem się za opiekowanie się nad zwierzętami i ktoś mi przysłał tego kota. I kasę zostawił pod drzwiami i nie wiem, czy to kot, więc się nim zajmę. No to go do banku oddaj, do banku! Nie ma mowy!
No dobra, pójdę z nim na spacer. Dobra, zostawię go w parku. Jest! Bo niepotrzebny nam jest ten kot. Pamiętasz, jak ja miałem psa? Zeżar mi wszystko! Kanapkę! Cheeseburgera! Hot doga! Moje ciastko z kremem! I co tu mówić? Jeszcze o torcie na urodziny! To ja nie pozwolę, żeby ten kot mi pożarł to wszystko, co mój pies! Wymowę go! I noga! Tam, tam, tam... Niech ktoś w końcu weźmie z tej podłogi tego jeża! Auć! Chodzonka! Dobra, Filemon, zabieram cię do parku i nie odzywaj się do mnie ani jednym słowem. Ani jednym? Ani jednym. Ani jednym? Ani jednym! Hurra! Jaka ładna pogoda. No gdzie się ten kocur podział? Filemon! Kici, kici! Taś, taś! Mam mleko! Nie! Halo! Filemon! Gdzie jest Howlin? Teraz musimy wszystko same sprzątać. Dustin wszystko porozwalał. Ten kot zresztą też. Poza tym tu jest gorzej niż na wysypisku. Już wszystko posprzątałyśmy. Prawie. Dustin! Nie jest mi włosów. Przeszukałam cały park, a tego kota nadal nie ma. Co wy tu robi ta? Ja czekam na jajecznicę! Claudine gotuje w kuchni. Ja oglądam mój ulubiony serial o gotowaniu. Howlin kupia kota. Co? Kota? Sanka jej nie starcza? No właśnie wiem, opowiedziałem jej historię o tym psie, co ciągle mi żarł hot dogi, ciastka nie będę wymieniał. No i dlatego zmusiłem ją, aby poszła z nim do parku i go zostawiła. Nie wiem, czemu tak długo nie wraca. Dziewczyny sprzątają w jej pokoju, więc... Chyba okazało się, że ten kot gada! Gada? Gada! Apokalipsa! Nie! Jesteśmy zgubieni! Gdzie moja jajecznica? Wariatko, to kot! Klawiel, mamy gościa. Wy się tak wydzieracie! Oszaleć z wami można! Oszaleć! Ja się nie wydzieram. To Drakulara! A poza tym, to mamy tutaj pasażera na gapę. To jest kot! Claude, to szczur. Kot! Szczur. Szczur. To szczur! Dobra, to kot, szczur i koniec. Howlin nadal mało zwierzaków. Gdzie ona jest? Nie wiem. Ona powiedziała mi, że szukała... O, znowu mam gazety okruchowej. Ona powiedziała mi, że szukała pieniędzy, bo ja zniszczyłem jej komórkę, a raczej pożarłem. No i ona szuka pracy, kobietka. No i potem, no i co tam było potem? Przypomnę sobie. Au! Już pamiętam. Potem szukała pracy. Chciała pracę ze zwierzętami, to wybrała sobie opiekunkę do zwierząt. 2 godziny nieźle płacą. A potem ten kot przylazł i okazało się, że on gadał. Gadał?
potem, jak przypomniała mi się, jak zobaczyłam tego kota oczywiście, jak przypomniała mi się sceny z moim psem, który mi wszystko żarł, to od razu jej powiedziałam, żeby do parku z tym kotem zostawić go i już! W ogóle, to ja sam nie wiem, to ja sam nie wiem, co on tu jeszcze robi! Alin powinna go przynieść do parku! Taka łaskawa się dla zwierząt robiła, a Sonkę w końcu trzyma, w końcu i nigdzie więcej! W końcu! Serio? Gadający kot? No co ja, tylko tego malucha go łaskałem. Ciekawe jak ma na imię. Alin mówiła na niego Filemon! Sama nie... Filemon! Nie wiem jak ma na imię, mimo... Filemon! Filemon! Ej, a ta Alin, ona nie wróciła jeszcze z parku! Zgubiła się dziecina! Idę po nią! A Klaus! A ty siedź w domu! I rób w końcu tą jajecznicę dla Logana! On tak czeka, biedny! On tak czeka! Przecież, od rana czeka! Przecież zrobiłam! Logan! Idę sprawdzić, czy je! A potem pójdę jej poszukać z Filemonem! I zostawię go w parku. Sam na sam. Z ciekłą naturą. Klaus, daj się spokój! Zachowuje się jak wujek... Jak wujek Andrzej. Mam dość tego kocura. Wracam do domu! Oj, złapałem cię. Dusisz! Czemu? Czemu? Ale co czemu? Co czemu? Co czemu? Co czemu? I co czemu? A tak w ogóle mam do ciebie wiele pytanek. Wow, jak na komisariacie. Dobra. Pierwsze. Co? I nie, pierwsze, dobrze. Pierwsze! Czemu nie potrafię dojść w pokoju? Bo Filemon wszystko rozwalił, a co? Aha, Filemon, dobrze. Drugie pytanko. Dlaczego Klaudin zrobiła jajecznicę Loganowi tak późno? Nie wiem. No i trzecie. Dlaczego tu byłaś z kotkiem Filemonkiem tak długo w tym parku? Uciekł mi, więc go szukałam. No dobra, niby ci uciekł, a może nie. Ja znalazłem go w domu Elfów, jak opowiadałam o twojej... W domu? Klaudin. W domu? Tak, ale Klaudin, nie, czekaj, ja go przyniosłem. Klaudin! 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 To znaczy... Wstań! Klaudin! Klaudin! To znaczy, co ja chciałam powiedzieć? To znaczy, no... Jaka ty głupia i nieosłona jesteś! Bo ja mówiłem, dobra, przyjdę do rzeczy. Bo ja mówiłem, że znalazłem go w domu, jak opowiadałam wszystkim o twoich wybrykach. Klaudin! Klaudin! Ale następnie chciałem iść do parku i jej poszukać, bo o tym usłyszałem. I po prostu dlatego poszłem tam. Ale no i poszłem tam, ale z Filemonem tam poszłem. A teraz jesteśmy tu. Filemon został tam w parku. Klaudin! I dobrze. O nie. Nie. Alin. Mogłaś słuchać tego Klauda. Nie wiem, czy to wina jest twojego brata, czy Klauda, czy Klaudin, czy twoja. Ale ważne, żebyś się teraz znalazł tego kota. Bo nie dadzą ci kasy, jak go zgubisz. Nie wiem. Jest tylko jedno, jedyne wyjście. Po nie do Nathana! Alin, ale przecież mogliśmy najpierw pójść do parku. On został sam w tym parku. Poszukamy go. Jest tam, gdzie rozmawialiśmy przed chwilą. Co? No pójdźmy do parku i go znajdźmy. No co no, przecież jest w parku. No to chodźmy do tego parku i go poszukać, nie? Ma się Crazy Web, to Crazy się wie. A jak Crazy się wie, to niszczu jest. Przestaniesz. Klaudin! Znajdź, jak taki mądry jesteś. Dobra, tego szukam. Filemonku, kochany Zdziesiu, jesteś tutaj? Jesteś. Nie ma tego Zdziesia jednego Filemona. Uciekł gdzieś. Nie ma go. Poszukam jeszcze w innych miejscach. Może w parkach, może w lasach. To idę do drugiego parku.
To jest ostatni park na tej ziemi. Musi gdzieś tu on być. Gdzie jesteś? Filemon! 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 Cip, cip! Dobra. Kto tam? To ja! Dobra, wejdź. Uczyłam się na test z fizyki, ale skoro pewnie zajmiesz tylko chwilę, więc możesz przyjść. O nie, to patyczki do bicia w dupę! I to w różnych kolorach! Matka na pewno musi być surowa. A największym groźbą jest to, że te patyczki są kolorowe! Amin, rozgryź się. Możesz poznać moją mamę, jeśli chcesz. Jasne! O nie. Wiesz, akurat uczyłem się do testu z fizyki. Jak chcesz, zostaniesz na dłużej, to możemy się pouczyć, jeżeli mama moja się zgodzi. Jeżeli chcesz, nawet moja mama się zgodzi, to możesz zostać u mnie na noc. Super by było, ale ja mam taką sprawę. Taką malutką, tycią, nic nieznaczącą sprawę. Dobra, potem mi o niej powiesz. Najpierw muszę przedstawić tobie moją mamę. Mamo! 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 Gdzie jesteś? Mamo, już tutaj! Już jestem, syneczku. O-o. Mamo, to jest Haulin. Haulin, to jest mama. Mama pod. Znaczy rok! Dobra, super. Dzień dobry, Haulin. Dzień! Kim jesteś dla mojego syna? Koleżanką? Dziewczyną? Coś podobnego. Mój synek tylko czekał na taki etap dojrzewania. Mamo, mamo, nie zawstydzaj. Nie zawstydzam przecież. O kochany, mógłbyś jeszcze wziąć ten patyczek i umyć łaskawie toaletę, ponieważ znowu się zapchała. Dobrze, wezmę ten patyczek. A raczej przetykaczkę od pchania toalety. I będę musiał ją odetkać. Co? Więc jesteś dziewczyną Nathana. Aha. Dobrze, kochana. Zostajesz na noc? Chciałabym, ale muszę bardzo jeszcze... Bardzo chętnie, jeżeli twoi opiekunowie, rodzice, wujki, ciocie się zgodzą. Jasne, że możesz zostać. No niestety w to jesteś wątpię. U nas mile widziana. Ale ja mam sprawę jedną taką małą, bo zgubiłam kota i szukam go. O, współczuję. To bardzo smutne pojęcie, ale zawsze jak będziesz chciała zostawać u nas na noc lub przychodzić, to zawsze wpadaj. Jesteś mile Jasne, widziana. Jasne, tylko chciałam poprosić Nathana o pomoc w szukaniu kota. No dobrze. Już jestem. Przed kołem kibel. Mamo, zapoznałeś się z Haulin? Oczywiście, moje najnowszy. Aj, kochańszy syneczku. Tak, zapoznałam się z nią. A gdyby ten kotek się odnalazł, Nathan by może ci pomógł z tym kotkiem. Może byś jednak została na tą noc. No dobrze. Jest. Mówiłam ci, że jest fajna. O, syneczku, nie zachwalaj tak mnie. Ja jestem tylko jakąś starą babcią, która... 50-letnią, która robi obiadki i pracuje, żeby mieć dużo pieniędzy. Nie jestem aż taką docenianą mamusią, syneczku. Zrozum to na przyszłość. Oj, zrozum. Dobrze, mamo. Mama uważa się za starą, niedorzeczną panienkę. Chociaż wiem, że wcale taka nie jest. Robi dla mnie dużo i za to jej dziękuję. A pomożesz mi znaleźć tego kota? Jasne, że tak. Kota? Opowiedz mi, co się stało? Claude, zadała mi telefon i chciałam zrobić trochę kasy na nowy. To pomyślałam, że znajdę sobie pracę i wybrałam opiekunkę dla zwierząt. I ktoś mi przywiózł kota, który gadał. Tak, długa historia, gadał. Pomyślałam, że zajmę się nim, ale niestety, był tak niezdarny, rozwalił mi cały pokój i zgubił się. W parku go nie było, w domu go nie było, nigdzie go nie było. Chętnie się tym zajmę. Mamo, to moja dziewczyna, nie twoja!
nie tak nerwowo. Myślałam, że szanujesz mamusię. Mamo? No co, chciałam tylko pomagać. Pamiętaj, Haulin. Jesteś dziewczyną mojego synka, więc zawsze będziesz tu mile widziana. Dziękuję. Teraz młodzi dorośli powinni myśleć o imieniu dla waszego synka lub córeczki. Maurycy? Szukaliśmy tego kota nawet tutaj. Ale tu go nie było. No cześć wam. Co wy tu robicie? Jak myślisz? Szukamy kota. Tak, a w ogóle, no to przecież, no, ale ty byłeś... Co ty tu w ogóle robisz? No, jak to co tu robię? Nie chciało mi się iść do... No, po prostu, no, nie wiem jak się wysłowić, proszę mnie, dlatego powiem tak. Po pierwsze, szukałem kota w jednym i w drugim parku na końcu świata, ale nie znalazłem kotkę, dlatego tu zostałem, piję sobie soczek, jestem bardzo szczęśliwy i nie patrzyłem do domu dlatego, bo Klaudia by mnie zlała po tyłku, że nie znalazłem kotę, dlatego co za mnie wracam. Hurra! Ale... A jak kotek ma na imię? Mam rozumieć, że Filemon to po angielsku znaczy upadek. Filemon! Filemon! Kici, kici, chodź tu! Uciekł mi! Filemon! Ach, nie mam siły. Nie zgadniecie, ten kot bezdomny! Co? Robiłam taką aferę na całe miasto bezdomnego kota? Nie wierzę! A w ogóle to gdzie ten kot? Nie wiem. Twyla, widziałeś kota? Ale jak to? Przecież on tam jest. Miau! Gdzie oni są? Nie wiem! Powiedz! Nie wiem! Ty ich kryjesz na pewno! Wcale nie! Ja nic nie wiem! Jak to nic nie wiesz? No musisz coś wiedzieć! Gdzie oni się podzieli? Ejo! Wróciłem soczkiem. Gdzie Haulin? Jak to gdzie? Ona była w parku, szukała ze mną tego kota. Benedej też był. No i wróciła do domu. Zabiję cię! A zabiję cię, księga! Zostaw się! Koniec.